No cześć, tu Oliwia, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie przymierzać białe koszule. Przeszukałam różne sklepy internetowe i te, które tutaj wiszą, wpadły mi najbardziej w oko. Dzisiaj sobie sprawdzimy, czy wyglądają na mnie faktycznie tak dobrze, jak na stronie internetowej. Dlaczego w ogóle stwierdziłam, że biorę pod lupę temat białych koszul? Dlatego, że po pierwsze, koszule to trend numer jeden w sezonie wiosno-letnim, ale też wiele z Was, co mnie bardzo zaskoczyło, pod jednym z odcinków napisało mi, że nie macie w swojej szafie białych koszul, bo nie możecie znaleźć tej jednej idealnej, więc mam nadzieję, że może dzisiaj uda nam się właśnie taką znaleźć. Zapraszam do oglądania. Jako pierwszą chwyciłam koszulę z NAKD i jest to koszula najdłuższa ze wszystkich. Właśnie te w wersji XXL będą wybrzmiewać tej wiosny i spodobała mi się dlatego, że ma tutaj fajny akcent w postaci takich sznurków ściągaczy po bokach. Zaraz zobaczymy, jak będzie na mnie leżała. Założyłam na siebie tą koszulę, spojrzałam w lustro i no way, nie podoba mi się i to tak konkretnie mi się nie podoba. W zasadzie mało co mi się podoba w tej koszuli. Może to, że tutaj u góry jest dość fajnie klasycznie skrojona, ładnie układa się kołnierzyk. Rękawy są odrobinę zbyt długie i za szerokie, no nie wyglądam za dobrze. Wydawało mi się, że te ściągacze będą dużo ładniej się prezentować. One tutaj nam robią taką bombkę, nie wygląda to za ciekawie. Z kolei, gdy te ściągacze nie pracują i nie zawijam tego materiału, to ta koszula wygląda na taką bardzo prostą, no ale mając ją ze ściągaczami i taką faktycznie prostą, długą koszulę, to już wolałabym postawić na tą bez ściągaczy, bo nie będą mi jakieś sznurki wisiały po boku. Ta koszula jest wykonana w 100% z bawełny i robimy sobie teraz test gnieciucha. No i niestety piekielnie się gniecie. Ja zawsze zwracam na to uwagę, jeśli chodzi o białe koszule, bo wiem, że gdy będzie totalnym gnieciuchem, to ja po prostu w tej koszuli nie będę chodzić. Miałam kilka podejść do tego typu koszul i one wisiały w szafie i koniec końców po prostu je sprzedawałam. Także myślę, że dłuższa koszula generalnie o takim fasonie będzie świetną bazą pod marynarki. W formie takiej sukienki, nawet miałam dzisiaj założoną tą kamizelkę i w połączeniu z nią ta koszula też prezentowałaby się dobrze. Mówię o długiej koszuli, ten model niekoniecznie. Dla odmiany przygotowałam też koszulę z Naked, ale z materiału bardziej takiego lejącego. On jest bardzo przyjemny w dotyku i mamy tutaj przepiękne akcenty w postaci takich złotych guzików ozdobnych, ale one aż tak bardzo nie rzucają się w oczy, przez co nadają jej takiego jeszcze bardziej eleganckiego wydźwięku. Zaraz sobie je skonfrontujemy i dajcie znać w komentarzach, która według Was jest lepsza. Niestety ta druga koszula z NAKD też mnie rozczarowała. Ona jest wykonana w 100% z poliestru, ale w dotyku jest jak taka jedwabna koszula, bardzo delikatna. No i liczyłam na to, że będzie się układała jak takie jedwabne koszule, że będzie fajnie lejąca i dopóki nie wkładamy jej w spodnie, to jest naprawdę w porządku. Natomiast jest taki typ koszul, które włożone w środek jakichś dolnych części garderoby nie będą się nigdy układały dobrze. I jak widzicie, ona z jednej strony jest lejąca, z drugiej sztywna, bo nie chcę się tutaj położyć i to mi bardzo mocno przeszkadza. Ale chcę Wam powiedzieć, że tego typu lejące koszule mają to do siebie, że przepięknie się zwykle tutaj układa dekolt, te górne partie i tutaj też jest jak najbardziej to widoczne. Niestety ta koszula przyszła do mnie w paczce z defektem. Tutaj jest jakiś taki różowy pasek, dlatego dziewczyny, zawsze zwracajcie na to uwagę, ponieważ ostatnio zdarza się, że te ciuchy są po prostu zwracane, jakieś uszkadzane, brudne i sklepy prawdopodobnie sprzedają je ponownie, więc naprawdę uważajcie. Ja na ten moment nie zakupiłabym żadnej z tych koszul i nie zostawiła jej u siebie w szafie. Tak, weszłam sobie na Zarę, najnowszą kolekcję, spojrzałam na tą koszulę, mówię, kurczę, Jacques Mews jak nic. Widzicie, tutaj taka koszula w wersji crop, mamy tutaj paseczek do obwiązania talii. Wzięłam ją w rozmiarze XS, dokładnie tak samo jak wszystkie inne koszule, tak żeby faktycznie mieć porównanie realne, jak te rozmiary wypadają. No i obawiam się, że może mi się troszkę ciągnąć na biuście, ale i tak pokładam w niej bardzo duże nadzieje, bo jest chyba najbardziej modowa z tych wszystkich.
No i co, mi się podoba, mili Państwo, wszystko leży tak jak trzeba, jest, wiecie, z takim fajnym jajem charakterem. Po pierwsze, nie jest to, jak widzicie, koszula zapinana na guziki, więc jest to taka wariacja klasycznej koszuli, powiedzmy, ale dzisiaj szukamy tej najfajniejszej po prostu białej koszuli, a nie klasycznej białej koszuli. Ona jest kopertowa, dość głęboki dekolt i w ruchu, bo też sobie to testowałam, ten materiał tutaj gdzieniegdzie odstaje, ale można sobie go zawsze podszyć i nie będzie jakiegokolwiek problemu. Bardzo duży plus właśnie za ten dodatek w postaci paseczka, można związać i tutaj dzieją się cuda. Ona jest luźniejsza na dole, natomiast właśnie przewiązując tym paseczkiem materiału, mamy pewność, że nic nam tutaj spod spodu nie będzie widać, koszula nie będzie się w żaden sposób podciągać. No i to, co mi się tutaj na maksa podoba, to te rękawy. One pięknie przylegają, te mankiety przy nadgarstkach. Oprócz tego są takie odrobinę bufiaste, także jeśli chodzi o tą koszulę, zdecydowanie jestem na tak, ale wtrącę od siebie też, że uważam, że dużym problemem nie byłoby stworzenie takiej koszuli z naszej starej koszuli DIY. Wiecie, o co chodzi? Po co inwestować w kupować taką koszulę, skoro można sobie przerobić swoją starą koszulę właśnie na taki modny element garderoby na ten sezon. Ta koszula też jest z Zarki, jest oversize'owa, luźniejsza i zaciekawiła mnie dlatego, że mamy tutaj tak jakby kawałki materiału służące do zakrycia guzików, ale tych guzików tutaj nie ma. One idą, jak widzicie, stricte przez środek, przez co tworzy nam się też bardzo ładny dekolt w kształcie trójkąta. Wydaje mi się, że ona może bardzo ładnie wyglądać w stylizacjach, w szczególności do marynarek. Zanim powiecie, nie, lum, zdejmuj to z siebie, zaburza to twoją sylwetkę, w ogóle wielka koszula, koszulinda tragedia, to zwizualizujcie sobie pewne połączenie. Mianowicie, ta koszula właśnie w ten sposób luźno puszczona, do tego leginsy, które są teraz bardzo modne, sportowy element garderoby, świetnie wpleciony w casualową stylizację. Mogą być to leginsy napięte albo prążkowane w jakimś odjechanym pastelowym kolorze. Do tego właśnie marynarka, czadowy pasek, torebka w wersji mini. I mogą być do tego sportowe buty albo mokasyny a la Gucci, które dorwiecie teraz w przepięknej wersji w sklepie Uterk. Zresztą z tego sklepu mam wam do pokazania zaraz koszulę, która myślę, że zamiecie. Ale wracając do niej, myślę, że świetnie wkomponuje się właśnie do takich stylizacji, o których wspomniałam. Do takich i wielu, wielu innych. Nie jest to zbyt dobre połączenie, jakie wam teraz prezentuję, czyli te dżiny i ta koszula. Niemniej jednak ona ma bardzo duży potencjał. Uważam, że ma dość taki niesztampowy fason i za to ją bardzo lubię. W przeciwieństwie do tej pierwszej, która miała też ultra szerokie rękawy, te układają się zdecydowanie lepiej i wielki plus za dekolt i tą wstawkę w postaci materiału, który ma imitować materiał zakrywający guziki. Ja jestem na tak. I wspomniana przeze mnie przed momentem koszula z Uterk, tak bardzo zapowiadana. Dlaczego ją wybrałam? Otóż dlatego, że ona ma rękawy dopinane na guziki. I możemy sobie tym samym wystylizować koszulę z długim rękawem, ale tak samo oversize'ową, z rękawem krótkim, z taką opadającą niższą linią ramion. Dodatkowo te guziki są obszyte skórką. Dla mnie to jest hit i one nie są zapinane, tylko zatrzaskiwane. Mam ochotę już w nią wskoczyć, zaraz wam się pokażę. Na początek uważam, że ta odsłona koszuli, czyli z krótkim rękawem, prezentuje się zdecydowanie lepiej niż z długimi, podpinanymi rękawami, z tego względu, że one wyglądają na takie bufiaste i jest to nie do końca mój styl, ale jak najbardziej może się podobać. Wielki plus za to, że te guziki są zapinane na napy. Boże, jakie to jest komfortowe i praktyczne. Ja często mam problem z tym, żeby, wiecie, pozapinać te guziki, zmieścić w dziurki, a nie daj Bóg, jeszcze pomylę te dziurki i mam, wiecie, koszulę zapiętą prawie już po trzy i się nagle okazuje, że tu zostały dwa guziki, a tu trzy dziurki i coś jest nie tak. Także myślę, że każdy z was doświadczył czegoś takiego. Ja też mam mocny wnerw i muszę to robić od nowa. Ale co do samej koszuli, ona jest bardzo dobrze wykonana. Materiał jest bawełną, ale wydaje mi się, że jest to taka lepsza bawełna. Zresztą sklep Uterk słynie z ciuszków droższych, które są właśnie bardzo dobrze wykonane. No i oni też mają bardzo dużo takich fajnych zamienników oryginalnych projektów domów mody.
czasem przeginają, ale w większości jest naprawdę okej. Ta koszula nie jest koszulą, na którą ja sama bym się zdecydowała, z tego względu, że też po odpięciu rękawków mamy tutaj dość duże dziury, więc musimy pomyśleć momentalnie o tym, co założyć pod spód, chyba że wychodzący stanik nam w żadnym stopniu nie przeszkadza, ale fajnie jest wtedy tą bieliznę w jakiś sposób dopasować. No i w zasadzie tyle mam do powiedzenia w temacie tej koszuli. W dzisiejszym filmie nie mogło też zabraknąć klasyków, dlatego taka troszkę oversize'owa koszula z Zarki, wykonana w 100% z materiału, jakim jest modal. W mojej opinii ta koszula jest po prostu rewelacyjna. Świetnie wygląda, fajnie się układa, jest przyjemna, bardzo mocno w dotyku. Jest to ten fason koszuli klasycznej w wersji białej, z którą zrobicie tak naprawdę najwięcej. Także jeśli lubicie wykorzystywać jeden element w jak największej ilości stylizacji, kombinować, działać, jakoś podwijać, podwiązywać, przekładać tył naprzód, no to z taką koszulą faktycznie możecie podziałać do woli, tym bardziej, że ona fajnie sprawdzi się zarówno do leginsów, spódniczek, będzie pełniła też funkcję koszuli włożonej w spodnie, bo ma na tyle fajną długość, że będziemy w stanie ją w te spodnie włożyć. No i ona jest odrobinę asymetryczna, będzie nam zakrywała pupę. Naprawdę jest tutaj bardzo duże pole do popisu i ja z pewnością zdecydowałabym się na coś takiego, gdybym nie miała podobnej koszuli w szafie. Ona ma też nie taki czysto biały kolor, tylko odrobinę złamany, przez co też jest bardziej twarzowa. Wszystkie te koszule generalnie prześwitują prawie tak samo, dlatego pamiętajcie, żadna biała bielizna pod białe koszule, pod białe ciuchy, tylko i wyłącznie cielista, ona tylko wtedy nie będzie się odbijać właśnie spod spodu. Także ta koszula dla mnie jak najbardziej. Jeśli mnie śledzicie choćby jakiś czas, to z pewnością wiecie, że jestem wielką miłośniczką kombinowania z koszulami. Dlatego już teraz zapraszam Was na mój Instagram, gdzie wrzuciłam odcinek, w którym pokazuję Wam właśnie różne sposoby na wystylizowanie takiej koszuli. Można naprawdę z nią bardzo mocno podziałać. Tutaj mam koszulę z New Looka, wykonaną właśnie z takiego lejącego materiału. Będzie na pewno fajna pod garnitur. I ja mam bardzo podobną w swojej szafie, dlatego stwierdziłam, że muszę Wam pokazać, jak tego typu koszule się układają. No i tutaj, jak widzicie, mamy ponownie ten kawałek materiału, który tym razem już zakrywa nam realne guziki. O nie, powiem Wam, że koszula jest fatalna, ciągnie się strasznie. To w ogóle porównując ją do tej mojej koszuli z H&M, to jest niebo a ziemia. To jest w ogóle jakieś, to się nie zalicza w takiej skali, to jest daleko, daleko w tyle. Materiał to poliester, widać jakieś wychodzące nitki, no jest fataloza totalna. Dodatkowo ta koszula też jest asymetryczna i mogliście widzieć, jak ten tył się fatalnie opina na pupie, układa. Pomimo tego, że jest to, tak jak w przypadku tych pozostałych koszul, rozmiar 34, to ona jakoś się opina. I przez to też w pewien sposób nam ten styl określa. Już od tego punktu wyjścia ten styl jest określony, stylizacja. Ta koszula jest bardziej elegancka i z tamtymi, które Wam zaprezentowałam, jesteśmy w stanie zrobić dużo, dużo więcej, dlatego zdecydowanie polecam Wam myśleć właśnie o tych innych fasonach. No w tym wypadku jestem zdecydowanie na nie. Ta koszula w dłuższej wersji jest z River Island. Podobały mi się bardzo te złote ozdobne guziki i to, że jest wiązana właśnie tutaj na wysokości talii. Wydaje mi się, że może to bardzo ciekawie wyglądać. Okej. Stawiam piwo osobie, która powie mi, jak to prawidłowo zawiązać, tak żeby ta koszula jakoś wyglądała, bo na ten moment jest dramacik. W ogóle zdałam sobie sprawę z tego, że ona ma jeszcze takie fajne rozcięcie z tyłu. No ale kurczę, próbowałam zawiązać z tyłu, zawiązałam z przodu, chyba jeszcze bardziej, no coś tutaj jest nie tak. Chciałam, żeby tutaj mi się takie fajne fałdki układały. Coś nie gra, dlatego już wiem teraz, że nie polecę Wam tej koszuli, jeśli chodzi o fason. Natomiast te akcenty, o których wspominałam, są bardzo fajne. Ona jest ładnie wykonana, ale to jest też ten typ guzików,
które, kurczę, po prostu mi najczęściej odpadają. Wiecie, one są tylko przez taki jeden dzyndzelek zaczepione i obtoczone tą nitką, przez co no, niestety już widzę, jak mi odpadają, jak je gubię i szukam zapasowych. No ale ta koszula z River Island, niestety, w ogóle jak ja lubiłam ten sklep, oni słynęli właśnie z takich niektórych oryginalnych elementów garderoby. Liczyłam na to, że ta koszula właśnie taka będzie, ale niestety coś tutaj nie poszło. Niemniej jednak materiał jest bardzo fajny i rękawy układają się wręcz idealnie. Patrząc na tą koszulę, obstawiajcie, z jakiego może być sklepu. Wydaje mi się, że jest to taka wizytówka właśnie tego typu fasony, styl. Mowa o sklepie And Other Stories. Ja mam jedną koszulę od nich i ją po prostu uwielbiam, tak dobrze się układa. Ta jest wykonana z bawełny i jak widać bawełna bawełnie nierówna, bo prezentowałam Wam już tej koszule bawełniane. No i ta bawełna wygląda bardzo, bardzo drogo, powiedziałabym. Jest w takim klimacie retro, dostojnym. Jestem bardzo ciekawa, jak będę się w niej prezentować. Wskoczyłam w koszulę z And Other Stories i powiem Wam, że czuję się rewelacyjnie. To zdecydowanie nie jest koszula uniwersalna, czyli taka, z którą okej, możecie z nią pokombinować, ale nie zrobicie z nią miliona rzeczy, tak jak z klasyczną białą. Natomiast jest to koszula, która zestawiona nawet z najzwyklejszymi jeansami, spodniami, czymkolwiek, wynosi tą stylizację już na zupełnie inny poziom, nadając jej tak naprawdę tego czegoś, takiego fajnego charakteru. Jest to koszula, która mogłaby mi się dość szybko znudzić, bardzo mocno osadzona w trendach, przenosi nas tak naprawdę do zupełnie innej epoki. Jest taka dostojna, wzniosła. Mamy tutaj guziczki, to mi się niezbyt podoba. W kształcie takich kwiatków perłowych, no ja nienawidzę takich wstawek, ale jakby wymienić je na już takie minimalistyczne złote, wydaje mi się, że wyglądałaby zdecydowanie lepiej. W czym się zakochałam, to oczywiście w tym fenomenalnym, spektakularnym kołnierzu, który no, układa się bez zarzutu. No i te rękawy wykończone falbanką ze ściągaczem na dole też dodają tego czegoś. No i materiał jest bardzo, bardzo dobry. To jest właśnie ten typ koszuli, która się nie będzie gniotła, więc wyciągamy ją z szafy, zakładamy i mamy stylówkę petardę w zestawieniu z klasycznymi jeansami. Także jeśli miałabym celować coś takiego trendy sezonowego, ale nie na jeden sezon, bo kołnierze nadal z nami zostają, to myślę, że ta koszula mogłaby być właśnie tym elementem. Ostatnia koszula na dziś, też klasyczna, ale troszkę inaczej klasyczna niż ta z Zary, którą Wam pokazywałam. Ta ma kieszonkę, czyli jest coś innego, umówmy się. Już widać od razu. Na pierwszy rzut oka, że ta zdecydowanie bardziej się gniecie niż ta wykonana z modalu, a może inaczej, ciężej ją doprasować, bo tam równo po prostu jechałam i niestety widać te zagnioty dość mocno. No zobaczymy. Widać, że nie jest to koszula jakiejś dobrej jakości. Mówi się, że najlepsze zostaje na sam koniec. To ja się nie spisałam, bo zostawiłam dla Was na koniec odcinka najgorszą koszulę, zdecydowanie, pod względem materiału. Krój, fason może nie jest tak zły, ale nie radzę Wam jej kupować, bo nie będziecie zadowoleni ani co dobra jakość. O! Ma dziurę. I to taką dziurę konkretną przy rękawie, więc nie wiem, co tu się wydarzyło. Jeszcze bardziej utwierdziło mnie to w przekonaniu, że jest jakaś totalna masakra. Także koszuli białej ze Stradivariusa nie kupujcie, gniecie się, wygląda bardzo źle w stylizacji, umęczycie się, jak nie wiem, w trakcie prasowania. No i kurczę, fason to nie wszystko. Zawsze bierzcie pod uwagę kilka aspektów, to jak się układa, jaki ma materiał faktycznie, czy się nie gniecie. Dla mnie to jest na przykład bardzo ważne. Chociaż lniane koszule też bardzo lubię, niestety nie udało mi się żadnej tego typu upolować do zmierzenia. No ale postawcie sobie kilka takich wyznaczników. Jestem przekonana, że któraś z tych, którą Wam dzisiaj pokazałam, okaże się być tym ideałem właśnie dla Was, ale to niech nie jest to ta koszula. To tyle w dzisiejszym odcinku. Piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, która z koszul jest tym Waszym ideałem, a być może go tutaj nie znalazłyście w dzisiejszym odcinku. Jeśli tak, mogę przygotować jeszcze dla Was jakiś update, przegląd koszul na moim Instastory, jeśli taki byście chciały, albo na przykład koszulę w kolorze, bądź z jakimś fajnym printem, to piszcie w komentarzach. Jeśli ja miałabym wybrać
wybrać swoją faworytkę. Nie byłabym w stanie podjąć decyzji co do tej jednej top koszuli, ale tutaj zdecydowanie Zara wygrała. Ta koszula w formie crop, czyli krótszej. Dalej koszula z modalu, która moim zdaniem prezentowała się bardzo dobrze, układała świetnie. Materiał pozostawia wiele do życzenia, ale jest to taka fajna klasyka, na którą można postawić. Ta pierwsza krótsza, bardzo modowa. No i tak kusi mnie bardzo mocno Zendader Stories w takiej wersji retro, ale obawiam się, że mi się zbyt szybko znudzi, więc chyba tutaj Zara wygrała, zamiotła ten odcinek. Jestem ciekawa właśnie, co Wy sądzicie. Przypominam, że na moim Instagramie czeka już na Was filmik, w którym pokazuję, jak można pokombinować właśnie z białą koszulą w stylizacjach. Mam nadzieję, że Was to zainspiruje. No i się żegnam. Do zobaczenia, wielkie dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Buziaki, pa!